Jeśli ludzie zapomną, kamienie pamiętać będą. Do was, żołnierze zapomniani, do was, żołnierze wyklęci, zwracam się. Ja, syn ziemi krasnosielskiej. Wy, którzyście walczyli o wolną ojczyznę, służyliście Polsce, która nie istniała, a która była w waszych sercach, która była w waszych umysłach. Wy, którzyście na ołtarzu ojczyzny położyli swoje życie, zdradzeni, zakatowani w ubeckich katowniach. Was wzywam, żołnierze wyklęci, żołnierze zapomniani, żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego pod dowództwem chorążego Witolda Boruckiego, pseudonim Dąb Babinicz. Wy, którzy przez 60 lat trwaliście w niepamięci, a wspomnienie o was docierało tylko od ucha do ucha, bo prawda była zakazana. Tę prawdę ja usłyszałem od swego ojca, a on usłyszał od swojego. Dzisiaj stajemy przed wami. Oddajemy wam cześć i honor za to, że pokazaliście nam, co znaczy miłość do ojczyzny. Jako poseł do Parlamentu Europejskiego i syn ziemi krasnosielskiej, tablicę tę funduję, aby ludzie pamiętali, a pamięć i prawda trwała wiecznie. Cześć i pamięci.